Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji radni przyjęli dwie uchwały, tak zwane senioralne. Zacznijmy od karty seniora. Po co ta karta? Karta seniora stanowi jeden z pakietów, jakby, które teraz przedstawiamy do seniora. Jest to taki pakiet, który miałby różne problemy, różne potrzeby seniorów realizować. Karta seniora jest rozwiązaniem, które ma ułatwić seniorom aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, ale nie tylko. Ma to być też ukłon w stronę seniorów, czyli zniżki dla nich, nie tylko w jednostkach samorządowych, jednostkach gminnych, ale też postaraliśmy się o to, żeby prywatne instytucje, osoby również dawały zniżki. Są krawcowe, szewcy, taksówkarze, zakłady optyczne, masaże, rehabilitacja, także szereg około 20 podmiotów, które zdecydowało się przyłączyć do naszej akcji i dać seniorom zniżki. Kto taką kartę seniora będzie mógł odebrać? Kto będzie mógł z niej korzystać? Każdy mieszkaniec gminy Gostyń, który ukończył 65 rok życia, bez względu na dochody i tym podobne rzeczy. Druga uchwała, która została przyjęta, to już nie jest, są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o na przykład zamożność, to fachowiec, tak? Tak, drugi program to jest fachowiec dla seniora. Fachowiec dla seniora przewiduje darmowe usługi, naprawy drobne, pomoc seniorom, którzy mieszkają samotnie bądź z drugim seniorem. Tutaj jest granica finansowa, ale ona jest bardzo, no praktycznie dla każdego seniora, który pobiera emeryturę i jest to sprawa otwarta. Bardziej skupiamy się na to, że warunkiem jest mieszkanie samemu bądź też z drugim seniorem. Taka osoba po zgłoszeniu do MGOPS-u przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, który sprawdza, czy faktycznie mieszka sama, czy z drugim seniorem, czy nie ma tam gdzieś wnuczka, który mógłby tą żarówkę wkręcić, wykręcić. I w takiej sytuacji gmina za darmo przesyła fachowca, który dokonuje drobnych napraw, czyli wymiany żarówki, bezpiecznika, naprawy kranu, odetkania toalety, czy tym podobnych drobnych napraw. Senior płaci za materiał, natomiast nie płaci za usługę. No właśnie, to już na sesji wywiązała się dyskusja, czy jeśli będzie ulatniał się gaz, to też można wzywać fachowca. Nie, no oczywiście, jeżeli się ulatnia gaz, natychmiast należy zawiadomić odpowiednie służby z gazowni. Jest to sytuacja niebezpieczna i broń Boże samemu nie dokonywać napraw. Jeżeli nasz fachowiec odkryłby, że ulatnia się gaz, wówczas on to zgłasza i nie ma problemu, ta sprawa i tak jest rozwiązana. Kolejna rzecz to opaska, tak, która ma ratować życie. Proszę coś bliżej na ten temat. Tak zwana bransoletka życia to kolejny, trzeci pomysł w tym roku, który wprowadzamy dla seniorów. Pilotażowo 30 bransoletek życia. Wygląda ona w ten sposób, że senior otrzymuje telefon komórkowy z dużym wyświetlaczem, z dużymi cyferkami oraz bransoletkę na rękę w kształcie serduszka. W momencie, kiedy by nastąpiło zagrożenie życia, na przykład coś nagłego, ale chociażby też zwykłe złamanie, bo w przypadku seniora złamanie miednicy może, czy nogi może unieruchomić go i uniemożliwić zawołanie pomocy, wtedy wystarczy naciśnięcie przycisku na ręce, automatycznie uruchamia się telefon w trybie głośno mówiącym, przyjmując zgłoszenie. Jeżeli natomiast senior nie byłby w stanie nawet wypowiedzieć słowa, automatycznie pojawia się w centrali informacja, że jest wzywane, że należy wezwać pogotowie w określonym miejscu do określonej osoby. Wyświetla się też stan chorobowy, jakie leki zażywa, jaka jest grupa krwi i numer do rodziny. Czyli ta pomoc jest bardzo szybka. Ten numer to jest po prostu, ta opaska będzie jakby wzywać numer 112. Ta opaska nie do końca będzie wzywać numer 112, ponieważ tutaj mamy podpisaną umowę z firmą, która realizuje nadzór całodobowy, czyli niekoniecznie to będzie bezpośrednie 112, będzie to połączenie z operatorem tej firmy. Proszę powiedzieć, 30 osób to taki pilotaż na razie, tak? Tak, chociaż powiem szczerze, że to jest dużo jak na miasto wielkości Gostynia. Przykładowo Szczecin ma 50, inne duże miasta mają też pilotażowo 30. My uważam, że to jest bardzo dużo w porównaniu do Szczecina. Jeżeli byłaby taka potrzeba, jesteśmy gotowi na to, żeby jeszcze zwiększyć tą ilość. Proszę powiedzieć, w jaki sposób będą Państwo weryfikować te osoby? Będzie to związane redystrybucją, jakby tego zajmować się będzie Dom Dziennego Pobytu wspólnie z MGOPS-em. Oni mają już pewną bazę ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy są samotni, którzy są chorzy.
To będzie dużo zależało właśnie od domu dziennego pobytu, który też, powiem, to jest jakby czwarty już element. Przygotowujemy się do potężnej rozbudowy i zwiększenia oferty dla seniorów. Dom dziennego pobytu zostanie kompletnie przebudowany, połączony łącznikiem z dawnymi pomieszczeniami po Gosacie. I stworzony będzie dom dziennego pobytu Wigor Plus. Chcemy wejść w ten program Wigor Plus, przygotować potężną ofertę dla seniorów z salami telewizyjnymi, salami komputerowymi, rehabilitacji, ćwiczeń siłowych. Oczywiście siłowych nie jako siłownia, tylko rehabilitacja na odpowiednim poziomie. Z pracownią kulinarną, warsztatami, potężną aktywizacją i taką atrakcyjną ofertą dla ludzi 65+. To rozumiem, ta ostatnia propozycja to plany raczej przyszłościowe. Ale bardzo bliskie, plany przyszłościowe, ale bliskie, ponieważ radni zatwierdzili już projekt, zatwierdzili pieniądze na projekt budowlany. W przyszłym roku około marca będzie rozstrzygnięcie konkursu projektu Wigor Plus. Jeżeli uda nam się na ten załapać na te 300 tysięcy, na pewno dołożymy, no myślę, że milion, około miliona i naprawdę będzie dom seniora Wigor z prawdziwego zdarzenia, z potężną ofertą dla seniorów gminy Gostyń. Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć, oprócz tego domu seniora, jakie koszty poniesie gmina w związku z tymi trzema poprzednimi projektami? To nie są duże koszty, bo koszty wydrukowania kart seniora, no są to drobnostki, takie wydrukowanie jednej karty seniora to jest około chyba 2 czy 3 złotych. Większa koszty to bransoletka. W kwestii bransoletki jest to około 30 tysięcy. Natomiast program Fachowiec to jest, na razie tworzymy zasobami, które mamy, czyli zasobami ZGKiM-u i MGOPS-u, czyli chwilowo żadnych kosztów nie ma. W momencie, kiedy okazałoby się, że zapotrzebowanie na fachowce jest duże, wówczas zwiększono by o pół etatu etat ZGKiM-ie. Jeśli chodzi o tą kartę seniora, to nie jest tak, że gmina na przykład będzie dopłacać na przykład fryzjerom, czy... Nie, fryzjerzy, krawcowe, pierogarnie, restauracje, które już się zgłosiły, same proponują w tym momencie zniżkę 10-15%, 5%, zamiast za co otrzymują no, reklamę po prostu. A z drugiej strony są to osoby, które no, zgłaszając się wykazywały po prostu dobre serce w stosunku do seniorów. Możemy powiedzieć, ile już takich podmiotów jest w gminie i czy jakby pracują Państwo nad kolejnymi? Około 20 w tej chwili, ale zgłaszają się no, w ciągu ostatniego tygodnia kolejne dwie. W tym tygodniu kolejne dwa podmioty zgłosiły się, że chciałyby uczestniczyć. No, myślę, że po tej dzisiejszej rozmowie będzie ich jeszcze więcej.